Uzdrowienie zajęło mi i Kim 11 lat. Od 4 stycznia 1994 do końca 2004 roku. Ale nadal mamy pracę do wykonania i będzie tak do końca. Kiedy zaczynasz taką podróż, nie wiesz, czy zajmie ona 11 lat. Chciałbym powiedzieć, że przeszliśmy przemianę dusz. Wyślecie mnie do Disneylandu i wrócę całkowicie przemieniony. Naprawdę, chciałbym tak powiedzieć. Dajcie mi czerwoną lub niebieską tabletkę, ale to tak nie działa. Każdy z nas jest inny. Jesteśmy niesamowicie stworzeni, ale też każdy z nas jest wyjątkowo zniszczony i każdy z nas jest wyjątkowo uzdrawiany. Były różne etapy tego procesu. Jeden z nich miał miejsce w 2004 roku, w moim 11 roku. Na początku tego 11 roku patrzyłem na minione miesiące i zdałem sobie sprawę, że mamy problemy finansowe. I musiałem zmierzyć się z największym strachem w moim życiu, czyli strachem przed niepewnością finansową. Nie wiem, czy musieliście przez to kiedyś przechodzić, ale dla mnie był to powszechny problem. Dlatego zacząłem 5-dniową rozmowę z Bogiem. Mówiłem, jak to możliwe, Boże? Ufałem Ci w kwestii finansów, a ciągle są wzloty i upadki. Od razu dopowiedziałem, jak mogłem zaufać Ci w czymkolwiek. Od razu zacząłem mieć uprzedzenia. Niestety, szybko zaczynamy siebie usprawiedliwiać, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób stajemy się więźniami. 5 dnia usłyszałem, Paul, jesteś gotowy, by słuchać? A jak myślisz, dlaczego modliłem się przez te 5 dni? Paul, nigdy nie ufałeś mi w kwestii finansów. Nawet nie pozwoliłeś mi nic zrobić w sprawie domu, w którym żyłeś przez 17 lat, choć mówiłeś ludziom, że to ja ci go dałem. Kiedy usłyszałem ten głos we mnie, byłem rozbity. I płakałem jak dziecko, bo taka była prawda. Nie ufałem. Kiedy konfrontuję się z takimi rzeczami, nauczyłem się, by zrezygnować z kontroli. Co jest strasznie trudne, bo każdy chce wszystko kontrolować. Kiedy w Twoim życiu pojawia się strach, możesz albo ufać, albo chcieć to kontrolować. Powodem, dla którego wybieramy kontrolę, jest niewiara w to, że jesteśmy kochani. Do jakiego stopnia w to nie wierzymy, do takiego stopnia jesteśmy wystraszeni. Od 11 lat mam sporo przyjaciół, bo zacząłem wpuszczać mężczyzn do mojego życia. A wiecie, że wyrządzili mi oni wiele bólu. Częścią mojego uzdrowienia było posiadanie mężczyzn w moim życiu. Dlatego zadzwoniłem do kilku i powiedziałem, jak wygląda sytuacja, z czym się zmagamy. Wiem, że kochają moją rodzinę i troszczą się o mnie. Ale prosiłem ich, by nie ratowali mnie od tego. Tamtej jesieni 7 z nich siedziało ze mną, kiedy hrabstwo wylicytowało dom, w którym mieszkaliśmy przez 17 lat. Straciliśmy wszystko. Nasz dom, samochody. W 2005 roku zdałem sobie w końcu sprawę, że byłem jednym z najzdrowszych ludzi, jakich znałem. Nie byłem już uzależniony. I nie mówię o paskudnych rzeczach jak pornografia, ale o uzależnieniu od zadowalania mojego taty albo czynienia czegoś wielkiego dla Boga. Minął rok 2005. Żyliśmy w małym domku z 2 ciasnymi sypialniami i łazienką. 2 chłopców jest na stypendium z uczelni, mamy 4 dzieci. Kim pracuje w piekarni, a ja chodziłem na pociąg, by dostać się do jednej z 3 prac. A radość spada na nas niczym stos cegieł. Czasami droga do uzdrowienia znajduje się w samym strachu. Wiecie, co odkryliśmy? Że mniej też jest wystarczające.
Mieliśmy wystarczająco wszystkiego. Może na koniec miesiąca mieliśmy 17 albo 35 dolarów, ale mieliśmy wystarczająco. Jadę pociągiem do pracy przez 40 minut i myślę, że w końcu jestem wystarczająco zdrowy. W tym roku kończę 50 lat i myślę, że jestem wystarczająco zdrowy, by napisać to, o co od kilku lat prosi mnie Kim. W pociągu piszę większość historii, bo chciałem dać je moim dzieciom na święta, bo nie mam nic innego, co mógłbym im dać w tym roku. A ta historia nazywa się Hata. Tego wieczoru, kiedy Mac siedział między trójką roześmianych dzieci, obserwując jeden z najwspanialszych popisów natury, jego serce przepełniała nieoczekiwana radość. Nieliczne chmury, które czekały za kulisami, żeby wejść na scenę jako główni aktorzy tego wyjątkowego przedstawienia. Mac pomyślał sobie, że jest bogatym człowiekiem, pod wszystkimi względami, które się liczyły. Jak często jesteśmy bogaci pod względami, które się liczą, a nawet o tym nie wiemy? Przypomina mi się historia matki Teresy, która prowadziła rozmowę z amerykańskim milionerem, który przyjechał, by zobaczyć jej pracę wśród bezdomnych w Kalkucie. Był pod takim wrażeniem, że spotkał się z nią później i chciał dać jej dużą sumę pieniędzy. Ale ona powiedziała nie. Mężczyzna nie rozumiał. Chciał mieć w tym udział, chciał zrobić coś dla Królestwa Bożego, na co ona odrzekła: wróć do domu i kochaj swoją żonę. Czasami jesteśmy otoczeni rzeczami, które się liczą. Jedziemy na wielkie misje, przygody, mamy wielkie pomysły, nie doceniając tego, co jest wokół nas i co ma znaczenie. Nie musimy być wdzięczni za trudności i tragedie, które nam się przytrafiają. Ale możemy być wdzięczni za wszystko. Wdzięczni za dobroć, za łaskę, za ludzi, którzy są przy nas, za to, że Bóg jest ciągle z nami, niezależnie od okoliczności. Może myślicie, że od zawsze chciałem publikować swoje książki, ale to nieprawda. Nie było to na mojej liście życzeń. Pisałem jako dziecko, aby próbować wylać na zewnątrz swoje wnętrze, a później pisałem, aby wręczać moje dzieła w prezencie najbliższym. Napisałem dla moich dzieci historię na święta i przechowałem 15 kopii w magazynie. Jak zatem te 15 kopii stało się początkiem Haty? Kiedy dajesz swojemu dziecku książkę na święta, słyszysz: dzięki, tato, na pewno to przeczytam. Trochę im zajęło to przeczytanie, ale zaczęli ją czytać moi znajomi, którzy przekazywali ją dalej. Jedna z kopii trafiła w ręce Wayne'a Jacobsena, autora książki He Loves Me, którą uwielbiam. Jest jedynym autorem, którego kiedykolwiek poznałem. Zadzwonił do mnie, mówiąc: coś ty sobie myślał, wysyłając mi ten manuskrypt. Pomyślałem sobie, obraziłem tego człowieka, więc powiedziałem: po prostu to wyrzuć. Odpowiedział: nie rozumiesz, nie mogę nadążyć z drukowaniem stron. Co? Paul, nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałem coś, co wywarło na mnie taki wpływ. Moją pierwszą myślą było, że muszę to wysłać do kilku osób, które znam. Okazało się, że dwie z nich to Brad Cummings i Bobby Downs, z czego jeden ma doświadczenie w kręceniu filmów. Cała trójka zaczęła rozmowę na temat ekranizacji książki. Nigdy nie myślałem, że ta historia stanie się książką, a nagle mówimy o filmie. Spotkałem się z nimi i w trakcie rozmowy okazało się, że dobrze byłoby dać to do druku.
Możesz napisać powieść, wydrukować ją w 100 kopiach i może wtedy Hollywood będzie chciało z tobą porozmawiać na temat filmu. W Portland jest więcej niż 100 ludzi, więc co w tym trudnego? Zatem przygotowaliśmy wszystko, wysłaliśmy do 26 wydawców i nikt tego nie chciał. Odrzuciło to 26 wydawców. Zadałem więc proste pytanie, bo nie wiedziałem, jak trudno jest wydać książkę. Więc Brad zdecydował się wysyłać książki wieczorami ze swojego domu. Następnie znaleźliśmy drukarnię, a później zebraliśmy swoje oszczędności na pierwszy rzut druku. Brad i Wayne mieli mały program, który stał się bardzo krytykowany. Rozmawiali o relacji i życiu z Jezusem, nie o chacie. Jednak w programie zaczęli poruszać wątki prosto z książki, 6 miesięcy przed tym, jak wylądowała ona w ich garażu. Ten program zaczął być emitowany w 150 krajach, 45 minut tygodniowo. Zanim książka wylądowała w garażu, mieliśmy zamówienie na 1000 kopii. W przeciągu tygodnia dostałem e-maile z całego świata. Dostałem wiadomość z Kanady ze zdjęciem na drodze przy krzyżu upamiętniającym czyjąś śmierć. W tym przypadku był to ojciec, który wziął 3-letnią córkę na lody, ale w ich auto uderzyła ciężarówka i oboje zginęli na miejscu. Mieli takie krzyże, a do jednego z nich przyczepiona była kopia chaty. To był jeden z pierwszych e-maili, jakie dostałem. Nie dostawałem wiadomości, w których ludzie mówili mi, że podoba im się książka, ale opowiadali mi swoje historie. Mówili, oto jak twoja mała książka wylądowała w moim wielkim smutku, albo w smutku mojej rodziny czy społeczności. W 60 dni sprzedaliśmy 22 tysiące książek. Później w 30 dni wysłaliśmy 33 tysiące. Wtedy zaczęli do nas dzwonić wydawcy, którzy nas odrzucili. Dostaliśmy telefon od Barnes & Noble, którzy mówili, zazwyczaj pobieramy dużą kwotę, aby wydawca umieścił swoją książkę na przednich wystawach w naszych sklepach na całym świecie. Czy pozwolisz nam, abyśmy zrobili to z twoją książką za darmo? Cóż, pozwól, że będę się o to modlił i pościł, okej? Jasne. I tak też zrobiliśmy. Od tamtego momentu książka sprzedawała się z prędkością światła. W pewnym momencie ludzie sami zaczynali szukać tej książki. Rozprzestrzeniała się jak ogień. Nikt się tego nie spodziewał. 26 wydawców nie spodziewało się tego, my też nie. Przez pierwsze 13 miesięcy, od czerwca 2007 do czerwca 2008 roku, wydaliśmy mniej niż $300 na marketing i reklamę, a wysłaliśmy 1 000 000 kopii chaty. To było Boże dzieło od samego początku. Nikt z nas się tego nie spodziewał. A ta mała książka zaczęła tworzyć kontrowersje podczas rozmów na temat relacji z Bogiem, Synem i Duchem Świętym. Of relationship with God in terms of the Father, Son, and Holy Spirit. Jest coś w piosenkach rock'n'rollowych, co dotknie cię w sposób, w jaki kazanie nigdy tego nie zrobi. Albo chodząc po górach, poczujesz, jak pewne rzeczy do ciebie mówią, co nie stanie się wewnątrz budynku. Jednak nie wydaje mi się, że Bóg działa tylko, kiedy jesteśmy w budynkach kościelnych. On jest zaangażowany w całe nasze życie. Jak inaczej wytłumaczymy grupę starszych, religijnych osób na koncercie Eltona Johna, wznoszących swoje dłonie i zapalniczki w górę, czego nigdy nie zrobiliby w budynku kościoła? Albo 60 tysięcy osób śpiewających piosenki YouTube. Jest w tym Bóg. W Dziejach Apostolskich jest werset mówiący: wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. A kiedy to było powiedziane, nie było wokół żadnych chrześcijan. Wtedy jeszcze nie stali się chrześcijanami.
Wtedy wylał się Duch Święty. Oznacza to, że wszystko, w co jesteśmy zaangażowani, ma znaczenie. Nie ma podziału na wierzących czy świeckich. Jezus jest Bogiem, któremu jest wygodnie w Jego skórze. Jeśli chcesz o tym poczytać, zacznij od Ewangelii Jana. Spójrz na życie Jezusa, idź z Nim i zadawaj pytania typu: dlaczego, jeśli jest Bogiem i jest w relacji ze swoim Ojcem i w mocy Ducha Świętego, dlaczego to się dzieje? Dlaczego to mówi? Otwórz się na to. To nieistotne, czy jesteś pochodzenia żydowskiego, muzułmańskiego, chrześcijańskiego. Wiem, że Ewangelia poruszy twoje serce, bo Jezus nie przyszedł, by zapoczątkować religię. Jezus przyszedł, by nam powiedzieć albo pokazać, jak być w pełni żyjącym człowiekiem.